Ow. Oh, I. Oh. Oh. Jeszcze mi kafa. O kurde. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Się zgrzałem. Ujęcie pierwsze. Weź się w garść, okej? Okay? Weź się w garść. Cześć, nazywam się Grzegorz Skwarnecki i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie było mnie przez pewien czas, ponieważ miałem pewną sytuację, a właściwie nawet nie jedną. Najpierw rozchorował mi się pies, ale spokojnie, już jest wszystko w porządku i przez jakiś czas nie miałem za bardzo czasu ani nawet weny, żeby coś tworzyć, ale później zdarzyło się kolejna sytuacja i niestety to spowodowało, że przez dłuższy czas nie mogłem występować, tutaj robić kolejnych odcinków. Właśnie w czasie tworzenia kolejnego odcinka zdarzyła się pewna sytuacja, ale może nie będę Wam opowiadał, ponieważ nagrało się to, więc może popatrzmy, co się stało. To bolało. Naprawdę bolało. Teraz Wam mogę powiedzieć, jak to powstało. Mogę Wam powiedzieć o kulisach powstawania tego zdarzenia, a dokładnie tego efektu. Oczywiście, bo to jest efekt. Więc może się komuś przydać, może ktoś będzie chciał kiedyś wykorzystać w swoim filmie, w jakiejś swojej produkcji właśnie taki efekt potrącenia samochodem, bo lepiej dać się potrącić w ten sposób, niż żeby się komuś to przytrafiło naprawdę. Ok, słuchajcie, to wskakujemy do Premiere Pro i tam Wam wszystko pokażę po kolei, jak to zrobić. Ustawiamy te dwa klipy, jeden ten krótszy, gdzie potrąca nasz samochód, drugi ten dłuższy na dole, gdzie jest sam szef samochodu. Teraz bierzemy sobie opacity, pióro i maskujemy naszą postać. Od strony, gdzie ma nas uderzyć samochód, w cudzysłowie oczywiście, robimy tą maskę jak najbardziej dokładnie, klatka po klatce, robiąc keyframe'y. Znajdujemy miejsce, gdzie jesteśmy najbardziej wychyleni. Ucinamy sobie to miejsce, dodajemy Add Frame Hole, aby zatrzymać tą ostatnią klatkę. Dzięki temu mamy już zatrzymaną ostatnią klatkę. Te dwa klipy nestujemy razem. Teraz wyszukujemy miejsce, gdzie nas ma uderzyć samochód. Wybieramy sobie Transform, wyszukujemy taki efekt, dorzucamy na ten klip znestowany. Ustawiamy position, przesuwając się razem z samochodem. Odznaczamy Use Composition Shutter Angle i Shutter Angle zmieniamy na 250, żeby rozmyć naszą postać. I tutaj już mamy gotowy efekt. Jeśli chodzi o samo nagranie tego ujęcia, ustawiamy kamerę w jednym miejscu. Najpierw nagrywamy nasze przejście, gdzie udajemy, że nas potrąca samochód, a później nagrywamy przejazd samego samochodu. Najlepiej zrobić to jedno po drugim, aby nie zmieniły nam się warunki oświetleniowe i nie trzeba było później poprawiać w postprodukcji. No i to właśnie tak wygląda, słuchajcie. Nie jest to jak zwykle trudne, banalnie proste. Zachęcam Was, jeżeli macie, może będziecie taką produkcję kiedyś potrzebowali zrobić, taki efekt zrobić, to spróbujcie coś takiego, naprawdę fajna zabawa, ale pamiętajcie, uważajcie na drodze. To jest najważniejsze. Dzięki wielkie za oglądanie. Dzięki wielkie za subskrypcję. Mam nadzieję, że teraz się już będę pojawiał dużo częściej. Widzimy się już w kolejnym. Mam nadzieję, że to nawet będzie trochę wcześniej niż za tydzień, ale nie wiem dokładnie, więc nie będę mówił. I co? Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni i miłej zabawy z filmowania. Na razie, cześć! Dobra, odłączamy mikrofon. Wyłączamy. No dobra. O kur... Jezu... Ta, na niby... O, ale... O.
mnie bol, ale boli. Nie robię więcej żadnych filmów.